Mapy z przeszłości, czyli muzeum, zaprasza do zwiedzania wystawy. Skrabliści ponownie w Raciborzu. Kolejne spotkanie w Krainie Dźwięku. Dzień dobry, jest wtorek, 24 kwietnia. Zuzanna Schroeder, zapraszam na wiadomości. Jeszcze jakiś czas temu żaden kierowca nie wyruszył bez niej w podróż. Dzisiaj całą mapę świata ma w jednym niewielkim smartfonie, który na dodatek dokładnie wskaże mu drogę. Warto zatem cofnąć się w czasie i zwiedzić aktualną wystawę w muzeum, która prezentuje te najdawniejsze mapy z ziemią raciborską w roli głównej. W zeszły piątek w Muzeum w Raciborzu otwarto wystawę, która przedstawia około 40 map prezentujących m.in. cały Śląsk lub jego fragmenty pochodzących z okresu od XVI do XX wieku. Na wernisażu więcej szczegółów zdradził kierownik działu historii, który opowiedział m.in. o ich początkach. Pierwsze mapy, pierwsze rzeczy, o których możemy nazwać mapy, to są wizerunki już drapane, rysowane, malowane w jaskiniach, czyli przez człowieka pierwotnego kilkanaście lat temu. Mamy takie przykłady z Europy, z Francji oraz Hiszpanii, gdzie są na przykład w jaskini wydrapane okolice tej jaskini, czyli ktoś po prostu zapamiętał szczegóły, które go otaczały i przelał tą swoją mapę wewnętrzną jakby na ten twardy nośnik, czyli ścianę tej jaskini. Także od tego momentu możemy mówić już o początkach kartografii, czyli sztuce tworzenia map. Wystawa to zbiór map głównie kartografów niemieckich, ale zobaczyć można również przykłady prac pochodzących z innych krajów, m.in. z Anglii, Włoch czy Francji. A te najstarsze, choć mało ciekawe i nierzadko z błędami, to prawdziwe dzieła sztuki. Rytownicy, którzy tworzyli te mapy, byli artystami, wysokiej klasy artystami i to wszystko można na tych mapach zobaczyć. Natomiast już mapy XIX-wieczne, mapy szczególnie pruskie, niemieckie, porażają wręcz ilością szczegółów, które na tych mapach są zawarte. Tam są leśniczówki, urzędy pocztowe, drogi, które dopiero były w budowach, tramwaje, dwoje końskie, wszystkie bardzo szczegółowe rzeczy na takich mapach właśnie też można gdzieś tam wyszukać. Warto dodać, że poza oryginalnymi zabytkami zobaczyć tu można powiększenia fragmentów map z Raciborzem i jego okolicami, co najbardziej interesowało przybyłych gości, choć niektórzy z nich przyglądali im się w szczególny sposób. Gdzieś tam się bawię również w drzewo genealogiczne. Przodkowie pochodzą z Wilna, właściwie spod Wilna, niedaleko Starych Święcian. Gdzieś tam szukam map głównie wojskowych, dotarłem do takich z lat 30. ubiegłego wieku, jak również 1915. Są ciekawe sprawy. Nie ukrywam, że tutaj właśnie pod tym kątem między innymi tak patrzę, jak graficznie te mapy są przedstawione. Z drugiej strony gdzieś tam zawsze zostaje dusza osoby, która skończyła klasę humanistyczną w liceum i te klimaty właśnie takie miękkie mnie bardzo interesują. Ziemia Raciborska, dawne mapy, źródła historii to wystawa czasowa, bo wszystkie eksponaty pochodzą z zasobu działu historii Muzeum w Raciborzu, a zwiedzać ją można do końca czerwca. Już po raz dziewiąty gracze z całego kraju przybyli do Raciborza na ogólnopolskie mistrzostwa w skrable. Rywalizacja trwała dwa dni i ponownie udowodniła, że popularna planszówka łączy nie tylko litery, ale również ludzi. Dziewiąte ogólnopolskie mistrzostwa Raciborza w skrable pod honorowym patronatem prezydenta miasta Racibórz i starosty raciborskiego odbyły się w miniony weekend w Raciborskim Dom Kultury. Co ciekawe, w pierwszy dzień wziął w nich udział wyłącznie stały skład graczy. Mamy trofeum dla debiutanta, ale niestety nikt z debiutantów się nie pojawił. Liczyliśmy na Raciborzan, bo jednak było dużo plakatów rozwieszonych. Poszła informacja w media wszystkie, ale nie znalazła się żadna chętna osoba, która by chciała zagrać po raz pierwszy. Jak co roku na dwudniowe zmagania do Raciborza zawitali skrabliści z całej Polski, m.in. z Wrocławia, Krakowa, Jeleniej Góry, a nawet z Warszawy. Większość z nich nie wyobraża sobie życia bez układania słów na tekturowej planszy. To jest wielka pasja. Jak już człowiek zacznie, to po prostu ciężko, ciężko jakby przerwać to granie, bo naprawdę to wciąga. Zaczęło się tak, że moja mama grała i mój brat, ja tak nasiąkałam tymi skrablami w domu. Aż w końcu sama stwierdziłam, no dobrze, no to ja też może pogram i faktycznie wciągnęłam się od razu szybko, więc no super gra. Wielu z nich na podobne turnieje jeździ kilka razy w roku, a nawet w miesiącu. Zgodnie przyznają również, że gra wymyślona przez Alfreda Batza w 1931 roku nie tylko zapewnia świetną rozrywkę, ale również niezwykle rozwija. Przede wszystkim fajne jest to, że się uczymy słów, których tak naprawdę nie używamy na co dzień, a możemy używać. Na przykład ja się nauczyłem dzięki temu bardzo dobrze polskiego i matematyki, bo dzięki temu zacząłem to szybciej obliczać w głowie. Zacząłem więcej prosto mówić. Mistrzostwa organizowane przez działające od 13 lat Raciborski klub Skrable Szkrab w tym roku odbyły się już z rangą Grand Prix, którą poszczycić się może tylko 8 innych miast. Z
są tacy, którzy przyjeżdżają niemal na wszystkie turnieje w Polsce, bo to zdarza się, że co tydzień odbywa się gdzieś w Polsce turniej skrable. Na przykład za tydzień będzie w Warszawie. I właśnie jesteśmy zaskoczeni, że tylu warszawiaków przyjechało do nas, chociaż za tydzień mają u siebie. I też Grand Prix. Dla najlepszych szerokie grono sponsorów ufundowało puchary oraz nagrody pieniężne i rzeczowe. Wyróżniono też m.in. najlepszego juniora, seniora czy Raciborzanina. Niezmienną popularnością cieszą się koncerty dla najmłodszych, które regularnie co drugi miesiąc odbywają się w Raciborskim Centrum Kultury. W minioną niedzielę, mimo pięknej, słonecznej pogody, również nie było inaczej i wiele rodzin odwiedziło krainę dźwięku. Edukuje i rozwija, wzmacnia więź między dziećmi i rodzicami, uczy, jak miło i kreatywnie spędzać czas ze swoją pociechą, a także pobudza do ruchu, śmiechu i wspólnej zabawy. Za nami kolejny koncert z cyklu Maluchy w krainie dźwięku. Idea edukacyjna jest tam gdzieś z tyłu głowy, ale to, co najważniejsze, co dajemy, to miłość. Zaszczepiamy miłość do tej dziedziny sztuki, do tej pasji. My wszyscy jesteśmy tutaj pasjonatami, bardzo to lubimy. Również jesteśmy rodzicami, dlatego to nie jest dla nas takie obce. Każdy z nas w domu jest ze swoim dzieckiem i ten swój instrument, swoją miłość próbuje przekazać. I też te doświadczenia widać na naszych koncertach i myślę też dlatego są takie fajne i tak dobrze przyjmowane przez publiczność. Grupa muzyków, która do Raciborza przyjeżdża z różnym składem i tematem przewodnim, tym razem postawiła na muzykę ludową, a także hiszpańską. Wdzięczna publiczność mogła poznać brzmienie trąbki, skrzypiec, gitary oraz wiolonczeli. Staramy się też, żeby było zróżnicowanie, wymiana składu delikatnie, chociaż zawsze tam barwy pewne nowe wprowadzamy. Co jest ważne właśnie też w edukacji dziecka, żeby dziecko było zaskakiwane nowymi brzmieniami, nowymi melodiami, nowymi instrumentami. To staramy się robić. Zespół doświadczonych muzyków i pedagogów pod przewodnictwem Doroty Banaś, który uczy muzyki tak, jak uczy się języka, jak zwykle zrobił wrażenie nie tylko na maluchach. Super, dlatego przyszliśmy drugi raz, naprawdę, bardzo fajnie. Jurka zadowolona, to najważniejsze, więc... Czyli będzie i trzeci raz. Jeżeli będzie, to przyjdziemy. Nie jestem w ogóle z Raciborza, jestem z Jastrzębia Zdroju. Przyjechałam specjalnie tutaj i na wycieczkę do Raciborza i przy okazji zobaczyłam. A kto panią zachęcił? Skąd pani się dowiedziała? Byłam na internecie. Tak przy okazji po prostu, że planowałam tutaj przyjechać, to spojrzałam, jakie są wydarzenia kulturalne, bo jest to dla mnie ważne. Czas trwania koncertów zawsze dostosowany jest do możliwości małych odbiorców i nie przekracza 45 minut, a po ich zakończeniu jest okazja do porozmawiania z muzykami i przyjrzenia się instrumentom z bliska. Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu to organizacja pożytku publicznego, która prowadzi i wspiera wszelkie inicjatywy podnoszące zdrowotność mieszkańców powiatu raciborskiego poprzez realizację programów i projektów edukacyjnych, informacyjnych i zdrowotnych, a także poprzez zakup różnorodnego sprzętu medycznego, na który do tej pory przeznaczono ponad 750 tysięcy złotych. Znaczna część środków finansowych fundacji to dobrowolne wpłaty podatników stanowiące 1% należnego podatku dochodowego. Serdecznie dziękujemy i prosimy pamiętać o fundacji również w tym roku. W Waszych zeznaniach podatkowych za 2017 rok w stosownym miejscu konkretnej deklaracji wpiszcie numer KRS fundacji i kwotę. Reszty dokona Urząd Skarbowy. Tylko 1%, tak niewiele, a tak dużo może znaczyć. Zainwestujcie w siebie. Postawcie na zdrowie. Wy też możecie być pacjentami Raciborskiego Szpitala. Dwunastego i 13 maja w Pietrowicach Wielkich odbędzie się już 18. edycja ekowystawy Ciepło przyjazne środowisku. Wystawa budownictwa Ogród systemy grzewcze wnętrza to jedna z największych tego typu imprez w południowej Polsce. Jeśli więc jesteś w tych dziedzinach producentem, dostawcą usług, handlowcem czy doradcą, weź czynny udział w targach. Tutaj zaprezentujesz swoje produkty czy usługi i być może nawiążesz intratne transakcje. Wszystko to przy niskich kosztach uczestnictwa. To najlepszy sposób na reklamę i promocję, a więc nie może Cię tu zabraknąć. Zachęcamy do udziału. Thank you.
przyrodzie nic nie ginie. Śmieci też nie. Biuro Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu informuje, że doszło do uszkodzenia złoża biologicznego oczyszczalni ścieków substancjami niewiadomego zewnętrznego pochodzenia. I w związku z zaistniałą sytuacją mieszkańcy, szczególnie dzieci, osoby starsze i osoby chore, do odwołania proszone są o ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu. Dzisiaj dyżur pełni apteka podróżami przy Opawskiej 33, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Dziękuję za uwagę i zapraszam na wiadomości dla osób niesłyszących. Jutro i pojutrze program przygotuje i poprowadzi dla Państwa Joanna Jędraszczyk-Kałwak, a my widzimy się w piątek. Do zobaczenia. Dzień dobry, dziś wtorek, 24 kwietnia, Joanna Jędraszczyk-Kałwak. Zaczynamy wiadomości dla niesłyszących. Na terenie powiatu raciborskiego funkcjonuje 13 zawodowych rodzin zastępczych oraz 10 rodzinnych domów dziecka. W ubiegłym tygodniu ich członkowie spotkali się na Zamku Piastowskim, aby dyskutować o tradycjach w swoich domach. System pieczy zastępczej na terenie powiatu raciborskiego funkcjonuje bardzo dobrze. W celu wymiany doświadczeń pomiędzy rodzinami PCPR we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjazny Dom zorganizowało konferencję na Zamku Piastowskim. Dzisiejsza konferencja nosi nazwę Dom i Tradycje. Szczególnie podkreślam dom i tradycje, a nie dom z tradycjami, bo to jest pewna różnica. Dom z tradycjami ma się z dziada, pradziada i tak dalej. To wszyscy wiemy, jak to funkcjonuje w normalnych biologicznych rodzinach. Dom i tradycje. To jest specjalnie ten tytuł w ten sposób zrobiony, że to są tradycje, które my tworzymy. To są nowe tradycje, również stare. Pokazujemy te wszystkie tradycje, które przejmujemy od naszych rodziców, ale też tworzymy nowe tradycje z dziećmi przyjętymi. Stowarzyszenie Przyjazny Dom zrzesza rodziny zastępcze z terenu całego powiatu, by ułatwić im sprawowanie opieki nad przyjętymi dziećmi. Nasze stowarzyszenie zajmuje się przede wszystkim rodzicielstwem zastępczym, promowaniem tego rodzicielstwa zastępczego, ale również pomocą, zwłaszcza między sobą, ale też i wszystkim takim rodzinom, które potrzebują takiej pomocy bądź jakiejkolwiek informacji. Służymy informacją, służymy radą i jesteśmy otwarci na wszystkich ludzi potrzebujących. Organizacja ta od wielu lat współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, podejmując wspólne przedsięwzięcia na rzecz rodzin zastępczych, na przykład takie jak wtorkowa konferencja. Ta konferencja jest to okazja, żeby podziękować rodzinom zastępczym za trudną pracę, którą wykonują. Jest to okazja do promocji rodzicielstwa zastępczego, czyli też okazja do tego, by osoby, które noszą w sobie taki plan, taki zamiar, żeby zostać rodziną zastępczą, mogą się przekonać już do końca i w trakcie konferencji, po konferencji czy w najbliższych dniach zgłosić do powiatowego centrum i stać się kandydatem na rodzinę zastępczą. Uczestnicy wydarzenia wyszli z konferencji bogatsi o wiedzę i cenne doświadczenia. Konferencja dzisiejsza, jak i pięć wcześniejszych, mamy szóstą konferencję, ma na celu podnoszenie kwalifikacji, kompetencji i doświadczeń rodziców zastępczych. Jest to szeroki aspekt zawsze pedagogiczny, psychologiczny, ale również, tak jak również dzisiaj, mamy rodzinę zastępczą. Więcej informacji na temat pieczy zastępczej można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. Wpadnij na pomysł, przekonaj do niego innych, napisz projekt, wypromuj go i zagłosuj razem z mieszkańcami. Oto pięć kroków do sukcesu i do ich podjęcia zachęca magistrat, który od 7 maja rozpoczyna pierwszy etap kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.
Ty zdecyduj, co jest najlepsze dla Ciebie i mieszkańców Raciborza, czyli nadchodzi czas na czwarty raciborski budżet obywatelski i rozdysponowanie 1,5 miliona złotych. W tym roku, tak jak zresztą przykładem lat ubiegłych, będą składane wnioski na dzielnice i na jeden projekt, i na projekty ogólnomiejskie. Jedynie co się zmieniło, to każdy projekt będzie musiał podlegać głosowaniu. W zeszłym roku akurat była taka nietypowa sytuacja, że mieszkańcy nie musieli głosować, ale w tym roku zmieniliśmy ten regulamin, że mimo że wszystkie wnioski przejdą, chcemy jednak, żeby mieszkańcy jednak z oddaniem swojego głosu zdecydowali, które projekty będą realizowane. Już teraz warto zastanowić się, jak poprawić swoje otoczenie i jakość życia w mieście, bo od 7 maja przez miesiąc można zgłaszać swoje propozycje, których spektrum w tej edycji jest jeszcze szersze niż dotychczas. Mogą być to też chodniki, jakieś place utwardzone. Wiemy, że takie były oczekiwania mieszkańców, także w tym roku nastąpiła ta zmiana, bo w przyszłym roku już będzie bardzo duża zmiana, bo nie będzie projektów tych dzielnicowych, tych mniejszych, tylko będziemy tworzyć kilka ogólnomiejskich projektów. Także projekt będzie mógł opiewać nawet na kwotę 1,5 miliona i wtedy zrealizujemy tylko jeden. Przypomnijmy, że swoje pomysły, które zawarte mogą być w jednym projekcie lokalnym i jednym ogólnomiejskim, muszą być poparte 20 podpisami mieszkańców i może je zgłosić wyłącznie osoba pełnoletnia. My co roku prowadzimy akcję informacyjną. W tym roku zmieniliśmy trochę też szatę graficzną i samej ulotki, i billboardy pokazały się. Będzie nowy spot, oczywiście też emitowany w telewizji kablowej. Chcemy po prostu na nowo odświeżyć tą informację, żeby ona była ciągle żywa wśród mieszkańców. Chociaż poprzednie edycje pokazały, że mieszkańcy tą ilością głosów oddanych pokazują, że są zainteresowani. Myśmy naprawdę w pierwszej edycji mieli prawie 4300 głosów na projekty z budżetu obywatelskiego. A dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poznać szczegółową procedurę składania wniosków, zadać pytania i wypełnić je z pomocą urzędnika, zaplanowano szkolenie w ratuszu, które odbędzie się w środę 9 maja o 16:30. Serdecznie zapraszamy. A na koniec wracamy do wciąż gorąco i szeroko komentowanego nowego systemu komunikacji miejskiej. Przed nami druga korekta rozkładu jazdy, która już ostatecznie ma spełnić oczekiwania pasażerów. Proces korygowania nowego systemu komunikacji trwa i po wprowadzonej 7 kwietnia poprawce rozkładu jazdy, która rozwiązała większość kluczowych problemów, ale równocześnie przysporzyła nowych, nadeszła pora na kolejne usprawnienia. Na przykład okazało się, że linia stara numer 3 Płonia, Ocice jest jedną z ważniejszych linii w mieście. Przywrócimy ją w pierwotnym kształcie. W związku z tym Ocice dostaną w sumie 3 linie, więc problem będzie rozwiązany. A jednocześnie zostaną skomunikowane Ogrodowa z cmentarzem, Ocice, więc myślę, że tych głosów negatywnych będzie dużo mniej. Po uwzględnionej ogromnej liczbie uwag i postulatów mieszkańców nowy system będzie czerpał ze starego, zatem przesiadki mają być znikome, co również wpłynie na zasadność funkcjonowania biletu godzinnego, który wciąż stoi pod znakiem zapytania. W planie jest również zmiana rozkładu w okresie letnim. Niecelowe jest pozostawieniem autobusów szkolnych w wakacje, bo są zbędne, nie? Więc najprawdopodobniej od lipca będzie rozkład wakacyjny, letni, bez kursów szkolnych, ale przykładowo basen, OSIR, takie miejsca, plaża miejska, żeby obsłużyć te obszary, części nawiedzane latem. Jak podkreśla zarząd PK, rewolucja w komunikacji to przedsięwzięcie niezwykle trudne i wymagające, ale dzięki setkom opinii korzystających z niej osób udało się określić ich największe potrzeby i dotrzeć do duszy miasta. Okazuje się, że komunikacja w Raciborzu pełni dosyć specyficzną funkcję. Gęstość przystanków. Chyba nie znajdziecie miasta w Polsce, w którym przystanki są rozlokowane 100-200 metrów od siebie, aż tak gęsto. To jest chyba tylko w Raciborzu. Wynika to ze struktury miasta, nie? Ale faktem jest, że to narzuca
bardzo duże ograniczenia. Nie? Ja mam bardzo mały margines swobody w ustalaniu tras, godzin, połączeń. Takie to jest miasto. Nowy, powtórnie poprawiony rozkład, czyli jego zapowiadana finalna wersja, w porozumieniu z Urzędem Miasta obowiązywać ma już w pierwszej połowie maja, a pasażerowie oraz kierowcy niezmiennie proszeni są o cierpliwość, wyrozumiałość i wzajemny szacunek. W wiadomościach dla niesłyszących to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień.